Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a dzisiaj sobie troszkę podśnieżamy. I co, zanim zaczniemy odcineczek, to dzisiaj nie chcę od was żadnych hashtagów w komentarzu, nie chcę od was żadnych łapek, nie macie żadnego progu, bo chciałbym wam jedynie dzisiaj życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt, żeby Mikołaj był bogaty, zdrowia, szczęścia, miłej atmosfery przy stole, no i w sumie wszystkiego, co tam sobie wymarzycie. I co? Dzisiaj taki luźny odcinek, nie wiem ile on będzie trwał. Chcę sobie troszkę podśnieżać, pogadać, bez żadnego stresu, bez niczego. I co? Jeszcze raz wesołych świąt i smacznego oczywiście tam jedzonka, bo wiem, że na przykład ja już czekam może bardziej nawet niż na prezenty na to jedzenie. Postanowiłem, że dzisiaj sobie cały dzień postuję, żeby wieczorem to jedzenie smakowało tak, wiecie, wybitnie. No ale co, wsiadamy sobie do Ursusika. No i tak jak mówiłem, dzisiaj nie ma żadnego hashtagu. Też ja to nagrywam, pójdę to wrzucić i lecę sobie tam. Gaszę komputer, nie będę siedział. No dlatego, że są święta, trzeba korzystać, a nie całe święta przesiedzieć przed komputerem. Wiadomo, w tym roku ta atmosfera świąt... O, czekajcie, nie to opuściłem. Ta atmosfera świąt nie jest taka jak co roku, no bo jednak COVID i wiecie o co chodzi. Jest dość ciekawie z tym, niestety. Czekajcie, jakby tutaj sobie ciekawie to podśnieżać. Myślę, że stodoły nie będę otwierał, to od stodoły sobie, do stodoły sobie to podopycham. Najwyżej, o tu. Troszkę sobie podśnieżamy plac w razie jakby jacyś goście pojechali, przyjechali znaczy. Czekajcie, tutaj jak to obracać? O, dobra, tak. No i co? Nie wiem, czy podepnę to pod smak 90 lat, ale jak tak zrobię, to pewnie będziecie mi pisać, że odśnieżarka nie z tych lat. Ale no, zobaczymy, jak ja to zrobię. Śniegu dużo nie napadało jeszcze, no ale widzicie, trzeba odśnieżyć, bo tutaj jeszcze się ktoś wywali. Albo przyjadą goście i nie będą mieli jak wjechać. Też tutaj do mnie dzwonił tam sołtys, żebym pojechał nad sklep, podśnieżył do Agromy. No i myślę, że też sobie pojedziemy w dalszej części odcinka. Czekajcie, zobaczę, czy wszystko się nagrywa. Tak, wszystko się nagrywa, więc fajnie. Też dzisiaj miał być odcinek z Kiszonki na ojcowiźnie, lecz no po prostu nie udało nam się tego nagrać. Cóż, przeciwności losu, że tak powiem, to spowodowały. No i postanowiłem, że sobie odpuszczę na razie ojcowiznę. Dopiero ojcowizna będzie po świętach, najprawdopodobniej. A teraz będą jakieś takie luźne odcinki. Nie wiem, czy będą wszystkie zimowe, ale myślę, że jakieś fajne pomysły właśnie na tą zimę sobie znajdę i będę chciał coś ponagrywać z takich właśnie ciekawych tutaj akcji. Ale tak, trzeba podśnieżać. Ale ładnie, naprawdę te oświetlenie, tak jak w ciągniku siedzę, to tak mi się podoba w zimę z tymi moimi shaderkami, ładnie to wygląda. No niestety śnieg w realu, przynajmniej u mnie, nie doczekał się świąt, nie doczekał się właśnie do Wigilii, no ale cóż, tak czasem bywa. Był śnieg przed Wigilią, a już Wigilii nie ma. Może jeszcze spadnie, bo nie wiadomo, jeszcze jak to nagrywam, zostało kilka godzin, więc jeszcze może zawsze, wiecie, spaść. No ale już wątpię w to, bo jest dość chyba ciepło. Szczerze wam powiem, że dzisiaj na podwórku nie byłem. Wstałem ogólnie o 12, ale chciałem się wyspać. Wiecie, w końcu mamy przerwę świąteczną, trzeba też odpocząć, jak i od szkoły, tak i od wstawania rano. Dlatego odcinek też będziecie mieli wieczorkiem, bo myślę, że coś koło 15-16. No ale cóż, myślę, że nie obrazicie się na mnie. Też mam nadzieję, że nie siedzicie cały dzień przed komputerem. No bo siedzieć macie jeszcze dużo czasu teraz. No a jednak fajnie by było, żeby tam pomóc przy przygotowywaniach do Wigilii na przykład. Tylko nie pomagajcie tak jak ja wczoraj, czyli nie rozetnijcie sobie palca nożem, bo to trochę będzie bolało. Ale dobra, o, tu sobie odśnieżymy. No drogi są w większości podśnieżane. Tam gdzie nie, gdzie popadało, to sobie myślę, że
Odśnieżymy, jak będziemy jechać na gromę. No, tu sobie odśnieżę plac i wjazd. Będzie git. O, czekajcie, bo tutaj ten... Jeszcze się nie nauczyłem, jak tego pługa obsługiwać, ale tak, chyba. O. I gitara. Aż sobie tutaj do sąsiada ten śnieg popcham. No, tutaj myślę, że już każdy się wyrobi. Czekajcie, teraz tutaj ten odśnieżę, w razie jakby ktoś jechał w sumie. O, tutaj żeby... Aj, żebym trochę lip nie zrobił. Ale to sobie przerzucimy na bok. No... Jak widzicie, trawa się przebija w dużej ilości. No, ale to już tak bywa, że... Ten śniegu naprawdę dużo nie popadało. O, patrzcie, patrzcie, zaraz nie wjadę. Tego śniegu naprawdę dużo nie popadało, jest tam dosłownie cienka warstwa. No ale już wiecie, odśnieżyć trzeba, żeby było estetycznie na gospodarstwie, a to nawet trochę tego śniegu już przeszkadza. O, ale pług podskoczył. Dobra, podniesiemy sobie i lecimy. Lecimy na agromę. Czekajcie, będę sobie w tą stronę odśnieżał. Na lewą, będę jechał z powrotem, to sobie na prawo odśnieżę. No i gdzie nie idzie, ten pług nie wyrabia, ale to myślę, że jak takie małe zostaną, tam trochę tego śniegu, to się nic nie stanie. No tutaj widzę, że sąsiad zetora przepala. Chyba. Albo jakieś remonty zimowe. Pojedziemy chyba sobie tędy. Dobra, podniosę, bo tutaj odśnieżone. Polecimy sobie tędy. Mam nadzieję, że jest mnie dobrze słychać. Bo jak nie, to będzie trochę siara. Ustawiłem sobie, że jakaś fajna nutka w tle świąteczna leciała. No to zawsze plus 10, to wiecie. Do miłego oglądania tego filmu. I co by tu jeszcze powiedzieć? No w tamtym roku było ciekawie, bo było odśnieżanie bizonem. Ale w tym roku jakoś tak nie miałem tego swojego pomysłu i postanowiłem, że zrobię sobie właśnie na tej serii smak 90-tych lat. Proszę, nie czepiajcie się już do mnie, że wiecie, że tutaj mam... O, tutaj sobie odśnieżę może, ile mi się uda. Że tutaj mamy ten pług, gdzie on jest nowy. No ale nie wiem, czy jest jakiś starszy, a ten fajnie działa. Już miałem wytestowane. O, patrzcie, ogólnie mam czapkę Mikołaja. A więc elegancko. I to odśnieżanie naprawdę fajnie idzie. Więc myślę, że fajnie. Dobra, pojedziemy sobie na gromę. O, tutaj ciniszko ma z tym śniegiem. Tutaj później sobie ten śnieg przepcham, żeby nie było, że narobiłem kolejny. Dobra, mogę podnieść chyba. I lecimy. 8 minut mam nagrane. No myślę, że tak max 15 będę chciał. Nie więcej. O, czekajcie, też sobie opuszczę. Żeby nie było. I sobie pojadę aż do tamtąd. Jak odśnieżać, to odśnieżać. Dobra. Tylko sobie zostawię. W sumie tutaj za darmo robię, ale już mniejsza. Ale tutaj trzeba uważać, bo na śniegu takim ciągnikiem to serio ślisko jest. Można wpaść jak śliwka w kompot. Dobra, tutaj sobie wjadę. Teraz trzeba przemyśleć, jak to tutaj odśnieżyć. Ej, wiecie co? Zanim jeszcze sobie odśnieżymy, to może byśmy sobie bokiem trochę poletali. Da radę tym ciągnikiem, czy nie? Nie, troszkę za mała prędkość. Ale nie, troszkę bokiem lata. Dobra, tutaj sobie od wjazdu zacznę. Elegancko. O, i tu widzicie, aż wysypałem. Dobra. Sobie opuścimy. Będę chciał ten pierwszy przepchać aż tam pod te... Czekajcie, może bym to... Nie dam rady tego wypchać. Tak się zastanawiam, pod płot chyba to będę musiał ten śnieg zapychać, żeby to w miarę szło. Tutaj też, żeby troszkę plac odśnieżyć tylko i tyle. W razie jak ktoś przyjedzie. Jakieś maszyny zamawiać, a wiecie, w zimę też lubią maszyny zamawiać. Bo to taki czas właśnie, gdzie się ogląda maszyny, zamawia i tak dalej. Po sezonie, bo one są też troszkę tańsze.
Dobra, tu sobie to odśnieżę. No śniegu naprawdę, jak widzicie, jest, nie wiem, może z 10-centymetrowa warstwa. No ale zawsze odśnieżyć trzeba. Dobra. Gdzie trawa nieskoszona, no to się przebija. Ale już to tak bywa. Jesienne liście są naprawdę. Naprawdę jest ten klimat w miarę. Ja sobie w sumie odśnieżam, tak zauważyłem, że ostatni raz, kiedy odśnieżałem, to był rok temu w farmingu, o ile dobrze pamiętam. Więc ja zazwyczaj jak odśnieżam, to czuję naprawdę ten klimat, bo robię to w farmingu naprawdę rzadko, bo rzadko też grałem na Seasons. No teraz będę miał na ojcowiźnie zimę i to będzie pewnie ferie, więc też fajnie mi się zajdzie, że będę miał zimę w realu, w sensie, o ile nie będzie, wiecie, już w styczniu ciepło, bo to jest wszystko możliwe, to będę miał zimę i w realu, i w farmingu. Akurat ojcowizna jest dość fajną serią, naprawdę, no, fajnie mi się ją nagrywa. Znaczy, oprócz takich dni, jak ostatnio mieliśmy, że jeden odcinek nagrywamy już trzeci czy czwarty dzień, właśnie z kiszonki, bo są problemy cały czas. No i sobie po prostu, tak jak mówiłem, odpuściliśmy. Na razie nie będziemy nagrywać dopiero po świętach, jak wiecie, wszyscy sobie odpoczną, bo tak to byśmy chyba się na siebie tam wściekali cały czas i byśmy się pozabijali, więc może lepiej nie. Bo to albo jeden nie może, albo mi blue screena wywala. Też pozdrowienia cieplutkie dla mojego komputerka kochanego. No już cóż, muszę się przyzwyczaić na razie, bo prędko raczej go nie zmienię. I co? Odśnieżamy sobie. Chyba nie ma co tutaj więcej gadać. Czekajcie, teraz tak. Tutaj w te siewniki, żeby nie napchać zbytnio. To sobie tak jakoś tu spróbuję. Dobra. I to tak samo. No tutaj... o, jeszcze tam odśnieżę z tamtej strony, popcham troszkę. I będzie git. Tutaj, kurczę. Ciągnik to tam sobie wyjadą w sumie. Dobra. Tutaj bez problemu. Ej, tutaj sobie zrobię coś takiego. Troszkę odśnieżę, no. Niestety będę musiał taką zaspę małą zrobić tu. Dobra. I sobie tak, o, wyprostujemy ten pług. Zestaw naprawdę fajny do śnieżania, ładnie to się prezentuje. Tuza sobie wziąłem tego podczepionego. Miał być inny Ursus, ale postanowiłem, że wezmę sobie tego i jest ten. Więc elegancko. I najprawdopodobniej będzie właśnie ten odcinek dopisany do smaku 90-tych lat, chociaż zobaczymy. No i w sumie nie wiem, czy jutro będzie odcinek. Znaczy, odcinek raczej będzie, ale czy będzie to odcinek świąteczny, czy będzie to odcinek jakiś taki randomowy z jakiejś serii. Dobra, tutaj sobie też jeszcze napcham trochę. No i chyba plac mamy odśnieżony w miarę. To wiadomo, tutaj jakieś kubki pozostawały, ale tu już tam takie rzeczy to nie będę jeździł. Dobra, teraz... teraz polecimy chyba sobie... drogą tu. A tu jest odśnieżone, tam też jest odśnieżone. No to chyba tutaj... w większości podśnieżane. Czekajcie. O, widzicie jak wywaliło? O, tak o. Elegancko. I lecimy sobie. No i co? Ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Smacznego karpia. Bogatego Mikołaja. I chyba tyle. Wszystkiego najlepszego, co wam się marzy. Cześć i pa i czołem. Siemaneczko.